sympatyczne dusze. Nie przeszkadzać. Thank you.
No, maluchy, pora do łóżek. Chodźcie. Chodźmy wszyscy razem, pora nam już spać, bo jutro raniutko trzeba będzie wstać. Snów. Na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena.
Śpi już, kochanie. Dobranoc, śpi. Słodkie marzenia niewinne śni. Tej nocy poznasz mnie, zobaczysz w swoim śnie. A teraz słodko śpi i śni, i śni, i śni. Muzyka José Sola. Reżyseria Francisco Masiano. Vamos, dormilón. Y en silencio mientras duermes hasta la cuna mi duende te harán soñar, gozar y sonreír. Soy el mago de los sueños donde voy, volando por estrellas y... Wersja polska, Eurokadr. Tekst Agnieszka Romanowska. Czytał Janusz Kozioł. Cuando apunte el alba, despertarás feliz. Y cuando apunte el alba, despertarás feliz. Y cuando apunte el alba, despertarás
sé cómo hace esta luz. Nie będziemy. Wersja polska, studio Muvi. Tekst Bożena Bogota. Czytał Janusz Kacprowicz. Księżniczka i żebrak. O, jestem ranny. On nie jest ranny. Dlaczego się śmiejesz? Właśnie zraniłeś mojego przyjaciela i teraz myślisz, że to doskonały dowcip. No, John, cieszę się, że wróciłeś do domu. Bałem się, że uciekłeś, albo co? Więc, John, pozwól, że przepowiem ci twój los, zanim będzie za późno. Teraz słuchaj, to ostatnie z lekarstw, które powie nam, czym jest królewicz, więc tym razem nie możecie zawieść. Umieść miksturę na czubku miecza, jeśli on jest mężczyzną, zrobi się niebieska. Czerwona, jeśli jest kobietą, i żółta, jeśli jest jajkiem. Boże, proszę, pomóż tej małej dziewczynce. Czy usłyszałeś moją modlitwę? Proszę, odpowiedz mi. Ratunku! Peter oczekuje cię z niepokojem. To wcale nie był królewicz. Znowu zostałem nabrany. Jasio w Dolinie Olbrzymów. Thank you.
Pocahontas. Niezwykle prawdziwa opowieść. Gdy dłonie tak gorący uścisk splecie, gdy serca biją jeden wspólny ton, gdy wiatr jak orzeł w chmury nas uniesie, porzucisz swoją ziemię i swój dom. Nauczysz mnie rozumieć mowę kwiatów, opowiesz o czym śpiewasz pak i kos, pokażesz las i prerię pełną skarbów, cenniejszych niż nie jeden złota trzos. Moim domem była preria, las i skały. Jestem wolna, tak jak sarna pośród drzew. Wiem, co mówię. Niebiesko oka. Nie widziałam przyjaciela. Wołam. Przysłuchiwały się temu brzuski. Czekam na ciebie. Czekam na ciebie. Sądzę, że się doczekam, mój drogi przyjacielu. Folwark zwierzęcy, według George'a Orwella.
wszelkie prawa autorów, producenta i dystrybutora zastrzeżone. Powielanie, przegrywanie, rozpowszechnianie do wykonań publicznych, nagrań radiowych i telewizyjnych w całości i we fragmentach bez zezwolenia zabronione. Boże Narodzenie, radość świat cały ogarnia. Czym jest Boże Narodzenie? Miłość wszystkie serca brata. Jeździec bez głowy to tylko czar. Użytek zrobiła zeń Velma Van Damme. Straszyła ludzi, by złoto im kraść, lecz jeszcze nie pora, by skończyć tę baśń. Kim jeździec bez głowy okaże się być? To Velma Van Damme, czy i Chabot Drąg? Kim jest ten człek z doliny śpiochów, z odwagi znany swej w krąg? Kim jest ten zuch, co się nie boi duchów? To i Chabot! I Chabot Drąg. Opracowanie wersji polskiej Eurocom. Reżyseria Izabela Dziarska. Dźwięk i montaż Michał Skarżyński. Dialogi Dariusz Donowski. Kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. W wersji polskiej udział wzięli Nina Giryć, Jacek Jarosz, Tomasz Kozłowicz, Leopold Matuszczak, Mieczysław Morański, Ryszard Nawrocki, Włodzimierz Nowakowski. Piosenkę z tekstem Dariusza Donowskiego śpiewał Wojciech Paszkowski. Leniuchu, obudź się, już siódma. Gdzie on jest? Jack, słyszałeś, robota czeka. Jeśli chcesz zjeść śniadanie, wydoj krowę. Crosby, już ranek. Obudź się. Tu nie podają śniadania do łóżka. Szybko! Casper to dobry duch. Nie każdy o tym wie. Lecz przekonasz się, jaki z niego zuch. Na filmy zaprosić cię chcę. Casper i przyjaciele. Casper to fajny gość i serce złote ma. Zawsze miły jest, nie wie co to złość. Z zapałem też w piłkę gra. Chociaż czasami pomyli się, to wcale nie jest zły. Przecież nie każdy wszystko wie dokładnie tak jak ty. Ale ważne również, żeby chcieć nowych przyjaciół jak najwięcej mieć. Casper to miły smyk. Już teraz o tym wiesz. Ma przyjaciół moc, może więc i ty jednym z nich od dzisiaj zostać chcesz. Casper w cyrku.
Muzyka. Animacja. Scenariusz. Wersja polska ITI Home Video. Tekst Janina Graf, piosenka Władysław Wojciechowski, czytał Andrzej Matul. Naprawdę. Sprzedają kasety z nagrany filmem, z licencją, z okładką. W cenie nie ma czystej kasety. To po co to przegrywać, kupować, tego jak można kupić ulubiony film, tak pięknie wyglądający w tej samej cenie. Ludzie, powariowali, lećcie i kupujcie. Tylko Demel sprzedaje takie filmy. Było to dawno, dawno temu, za górami, za lasami. Michał Barysznikow przedstawia opowieści z dzieciństwa. Najlepsze filmy animowane ze zbiorów Sojuz Multfilmu, największej radzieckiej wytwórni filmów animowanych. Dziś obejrzymy baśń Konik Garbusek. Konik Garbusek, część pierwsza. Thank you.
Księżniczka i chochliki. Tego dnia w całym tutaj i czuwała nad nami wszystkimi. Scenariusz Robin Lyons na podstawie powieści George'a MacDonalda. Muzyka Wersja polska, Polnet Serwis, Warszawa, ulica Stępińska 13, dystrybucja Casfilm, Warszawa, ulica Gwardzistów 14. Tekst Anna Niżyńska, czytał Lucjan Szołajski.
Właśnie się wprowadziłem. Kiedy noc, siostra dnia, władzę nad nami ma, by pokazać swój świat, musi miliony gwiazd na niebie pozapalać. W naszym cudownym śnie, jak na skrzydłach unieść się i szybować tak wciąż w nieznane, gdzie miłością dwa serca związane. Bo gdzie jesteś ty, tam będę i ja, na zawsze są już związane serce dwa przy tobie wciąż ja, tak jak przy mnie ty. Niech spełnią się nasze słodkie sny, nic już nie rozdzieli nas, zatrzymamy czas. Pośród gwiazd znajdę cię, w chmurach nie schowasz się. Serce wskaże mi ląd, choćby daleko stąd, zawsze się odnajdziemy. Nie przeszkodzi zła moc, jasna jest każda noc i niestraszne zaklęcia szalone, gdy dwa serca ze sobą złączone. Bo gdzie jesteś ty, tam będę i ja, na zawsze są już związane serca dwa przy tobie wciąż ja, tak jak przy mnie ty. Niech spełnią się nasze słodkie sny, zawsze biją serca dwa, zawsze razem ty i ja. Nic już nie rozdzieli nas, zatrzymamy czas, zatrzymamy Oto historia Liska Przechery, który nie bał się nawet swoich przełożonych.
Bąbel i Rudzielec. Łowcy indyków. Reżyseria. Powariowali w tym Demelu, naprawdę. Sprzedają kasety z nagranym filmem, z licencją, z okładką, w cenie niemal czystej kasety. To po co to przegrywać, kupować, tak jak można kupić ulubiony film, tak pięknie wyglądający w tej samej cenie. Ludzie, powariowali, lećcie i kupujcie. Tylko Demel sprzedaje takie filmy. Mu i motyle.
Zabłądziliśmy. Gdzie mapa? Zapomniałem, ale mama dała mi to. Witajcie w mlecznej krainie, tu życie najsmaczniej płynie. Tu wszyscy śmieją się zdrowo, mlecznie i czekoladowo. Mlecznie i czekoladowo. Kto w mlecznej krainie się zjawi, ten zawsze pysznie się bawi. Smacznie, mlecznie, bajecznie. Truskawki? Otwieraj ty, rydzia strzelo. Zajęte, Tyler. Już jesteś martwa. Dałaś mi koktajl truskawkowy. Mamo, tato. Przestańcie. Tato, on szpiegował Monikę. Dała mi truskawkowy koktajl, choć wie, że mam alergię na truskawki. Czy chcielibyście zjeść śniadanie? Poproszę. Ja też poproszę. Jeśli będziecie grzeczni, zrobię wam niespodziankę. My też mamy dla ciebie niespodziankę. Dawno, dawno temu w krainie osłoniętej wielką tęczą istniało ukryte królestwo, w którym żyły dziwne i wspaniałe ptaki. Jedne z nich szybowały wysoko nad ośnieżonymi szczytami, inne wędrowały nad światem, podczas gdy wiatr nieustannie łopotał w ich skrzydła. Inne jeszcze bawiły się kołując nad dolinami, ale najbardziej niezwykłymi ze wszystkich były ptaki, których tak naprawdę nikt nigdy jeszcze nie widział. Mamy dosyć twojego wydawania pieniędzy na głupstwa. Na wycieczce szkolnej było 7 dzieci. Zamierzasz zignorować Marka Stevensa przez całą wycieczkę? Co to znaczy? Odkrywają puszczę i opowiadają historię o duchach. I nigdy nie zobaczyli już swojego przyjaciela. Co on tu robi? Jest środek nocy. Odsuń się. Nagle ich niewinna wyprawa, to on, zmieniła się w niebezpieczną grę. Zaczekaj, słuchaj, wiem dlaczego nas ścigają. Mapa? Tak, ale co to znaczy? Wrak statku? Skarb. Szczeniaki są na tropie skarbu. To tylko dzieci. Krzycz! Mam cię! Teraz są na pustyni. Patrz! Zło jest coraz bliżej. Nie mamy nic do jedzenia. Jesteśmy bardzo daleko. Nieważne, co to jest. Musi mieć dużą wartość. Sytuacja bez wyjścia. Powiedziałeś, że ile mamy pistoletów? Co to jest? Czy to ciało? Oddychaj. Zakręć wodę. Uwięzieni w piaskach. Ich jedyna nadzieja to wiara w niemożliwe. Czeka na was statek duchów. Marcela, co za niespodziankę. Bill Rackman był zwyczajnym chłopcem. Jesteś beztalenciem i oszustem. Milcz, nie zamilknę. Cicho. Oraz świadkiem morderstwa. Zabił ją. Nigdy więcej nie zjesz podwójnych, to nie przez lody. Tillie, do łóżka. Mamo, gdybyście kogoś zabili, co zrobilibyście z ciałem? Zepchnąłbym je zwierzowca, żeby myśleli, że to samobójstwo. A ja bym spalił w piecu. Idę tam. Kto jest ze mną? To ten dom. Teraz 5 detektywów, tylko nie spadli, próbuję rozwiązać sprawę. Nagle źle się poczułem. Odwołaj moje zajęcia. Pociąłbym ją na milion kawałków i spuścił w klozecie. Lepiej pójdę do domu. Muszą dowieść, kto to zrobi. Uciekajcie! Wrócił. Zanim zrobi to samo im. Dzień dobry. Czy mógłbyś przyjść jutro? Panie Chambers, muszę iść. Schowałbym je w mrażarce. Nie można wpadać do biura z wrzaskiem. Ciało jest w zamrażarce. Ale to sensacja na pierwszą stronę. Zamrażarce.
bardzo to przeżyć. Dziś w nocy spróbuję pozbyć się ciała. Wiem. Co on robi? Jest jakby niższy i spocony. Co to za dźwięk? O, rany. Jak głęboko mógł ją zakopać? Co uderzyłeś? Coś twardego. Może to jej zęby? Kiedy się w coś kopiesz, bądź przygotowany na skutki. Detektywi z podwórka. Jak pan tknie Bilego, połamie panu obie nogi. Detektywi z podwórka. Long ago, before there was an America, zanim powstała Ameryka, do nowego świata przybył dzielny człowiek. W imieniu naszego króla, Jakuba I, ogłaszam, że od tej pory tereny te nazywać się będą Fortem Jakuba. Przybyli jako przyjaciele. Szukali bogactwa. To nie złoto. Wy dwaj zostaniecie tu, dopóki nie znajdziecie czegoś godnego mojej uwagi. Na ziemi, która do nich nie należała. To nasza ziemia. Przynosimy dary. Broń. Nie jest wodzem. Strzeż się Kokuma. W jego sercu jest wiele gniewu. To za zdradę. Tylko jeden z nich pragnął pokoju. Jutro o świcie złożę wizytę waszemu wodzowi. Tylko jedna kobieta mogła mu pomóc. Mówiłam ci o sile kijów ciskających pioruny. Niech biali podzielą się nią z nami. Zabierz mnie do wodza. Nasza przyszłość jest bardzo blisko. Niespodzianka. John Smith musi umrzeć. Dzielili się przygodą. Uważaj. I przeznaczeniem. Nie mogę już żyć bez ciebie. Będziemy razem. Oboje odważni. Rzeki zaczerwienią się od ich krwi. Kochali się. Zawsze będę z tobą. Gdziekolwiek będę. Zmienili bieg historii. Miles O'Keefe, Tony Goldwyn oraz nowe gwiazdy. Sandrine Holt, Pocahontas. Niezwykle prawdziwa opowieść. Gdy dłonie tak gorący uścisk splecie, gdy serca biją jeden słony ton, gdy wiatr jak orzeł chmury nas uniesie, porzucisz swoją ziemię i swój dom. Nauczysz mnie rozumieć mowę kwiatów. Opowiesz, o czym śpiewasz mak i kos. Pokażesz las i prerię pełną skarbów, cenniejszych niż nie jeden złota trzos. Moim domem była preria lat i skały. Jestem wolna, tak jak sarna pośród drzew. Wiem, co mówi duży bizon i ptak. Rozumiem, że nowego wiatru śpiew.
zapomnieliśmy. Gdzie mapa? Zapomniałem, ale mama dała mi to. Widzę ziemne śnej krainie, tu życie najsmaczniej płynie. Tu wszyscy śmieją się zdrowo. Mlecznie i czekoladowo. Mlecznie i czekoladowo. Do mlecznej krainie się zjawi. Ten zawsze pysznie się bawi. Smacznie, mlecznie, bajecznie. Co się dzieje? Widzimy ląd. Podnieść żagle. Dotarliśmy do Jamestown, kapitanie. Czy ktoś to powiedział Jamestown? Pozwólcie mi zobaczyć. Scenariusz. Gdzie? Ja też. Muzyka. Dopłynęliśmy, dopłynęliśmy. Co robisz? Dopłynęliśmy. Prawie dopłynęliśmy. Dopływamy do lądu. John, nareszcie dopływamy, już widać Jamestown. To właśnie chciałem usłyszeć. Poczekaj na mnie, John. Reżyseria